Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Wizualizacje Radia Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, nie dajmy się ogłupić. Bądźmy inteligentni, bądźmy mądrzy. No bo dzisiaj trąbią od rana w Radio Maryja, że wpisy są bardzo obraźliwe na temat papieża, pewnie Polaka, Jana Pawła II. No nie czytałam, no nie wiem, nawet się nad tym nie zastanawiam, ale co pewne, co my wiemy, to człowiek powinien umieć szanować, nie powinien tak ignorować prądów, poglądów. Tutaj jak w radiu Tok FM z Czerskiej od tych Żydków, to co, czego słuchamy, no to oni tak troszeczkę lekceważą, a to księdzu Rydzykowi weszli za skórę, wszystko chcieli wiedzieć. Ja uważam, że my powinniśmy się nauczyć kulturalnie żyć, proszę Państwa, tolerancja obok siebie, że Ty wierzysz w to, ja wierzę w to, bo ja dzisiaj na przykład myślę o krzyżu, prawda, że mówili też o krzyżu w Radiu Maryja, że na błoniach, że tu profesor prawie godzinę gadał o krzyżu. Ja mówię, Boże, XXI wiek, ludzie, przecież wiara, przecież to, że my nie widzimy właśnie, to taka wiara ma sens. Wiara w Boga, którego nie widać, ale mamy przekonanie, mamy ufność, przeświadczenie, że ten Bóg jest i że On dobrze czyni dla nas, no bo przecież przysłał, zesłał Jezusa Chrystusa, żeby On odkupił to, co pierwszy człowiek utracił. A co utracił? No to chyba widzisz. Ja wiem, że ludzie się przyzwyczaili do chorób, do śmierci, do cierpień, do bólu, do grzechu, no bo to jest skutkiem grzechu Adama i Ewy, ale miało nie być śmierci, miało nie być chorób, miało nie być zła i człowiek miał żyć wiecznie w raju na ziemi. Dopiero jak zgrzeszysz, śmiercią umrzesz, mot, podwójnie użyte słowo hebrajskie, śmiercią umrzesz, na pewno umrzesz, nie chybnie umrzeć. No i jeżeli chodzi o ten krzyż, to na błoniach może on tam, ten krzyż sobie być. Ja tam nie chodzę, ja tam nie jestem. Ale tutaj w Warszawie, przepraszam bardzo, w miejscach publicznych, w miejscu publicznym nie powinno być to, co drażni ludzi niewierzących. No bo nawet jeśli dla Ciebie Polska wygrała dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, czy dzięki krzyżowi, który nosisz, który trzymasz, dla Ciebie to jest wszystko, to dla innego człowieka, dla Twojego brata, który stoi obok Ciebie, który jest obok Ciebie, to nie jest ta przyczyna, bo on w to nie wierzy i Ty naucz się z tym bratem, z tym Polakiem swoim współżyć, współpracować i nie wciskaj jemu na przykład krzyża. Apostoł Paweł powiedział, jeżeli na przykład ja bym jadł mięsa, apostoł Paweł mówi, to jeżeli jedzenie mięsa miałoby gorszyć mojego brata, nie będę jadł mięsa na wieki. Czyli mamy całe mnóstwo jasnych przykładów w Piśmie Świętym, że nie będziemy robić tego, co gorszy brata. A przecież jeżeli chodzi też o sam krzyż, to nie po to w Muzeum Etnograficznym niedawno, rok temu, dwa lata temu, zrobiłam piękne zdjęcia krzyży, które Wacław Korabiewicz, już nie żyje i jego koledzy też, ze starożytnego Egiptu, których to krzyży, to nie muszą tutaj filozofowie się tłumaczyć, ale to jest jasne. Krzyży jako elementu pogańskiego wszędzie było pełno. Krzyż nie istniał w pierwszym wieku naszej ery, drugim ani trzecim, tylko dopiero czwarty, piąty się pojawił. Nawet w skrzynie, którą miała święta Helena, nikt nie wiedział, co tam w tej skrzyni jest, jak ten krzyż wyglądał. Nikt tam do tej skrzyni nie zaglądał, bo nikogo to nie interesowało. Kształt krzyża nikogo nie interesował, bo krzyża nie było jako elementu wiary. Wiara jest w duchu, wierzy w Boga, który jest duchem, którego nie widać, ale w którego wierzysz. Potem im było mało tego, bo to nie widać, bo to nie ma, to zrobili Jezusa Chrystusa Bogiem. To jest błąd. Dlaczego chcecie mnie zabić?
do faryzeuszy Jezus powiedział, czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem synem Bożym? My musimy wrócić, wiecie Państwo, do Ewangelii. Ludzie wyrzucają Pismo Święte do śmietnika w Warszawie. To jest skandal. Tak chciał diabeł. Nie możecie być sługami szatana diabła. Musicie Biblię zgłębić. Chcieć zgłębić. A ten Konstantyn Wielki, to proszę Państwa, przyjął chrzest na łożu śmierci i nigdy ty nie dojdziesz, czy w strachu, czy na pokaz, a historię grobów powielanych z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza to znamy. Konstantyn Heresja, ortodoksja. Że, proszę Państwa, dlaczego nawrócenie się Konstantyna było tak ważne dla całości sprawy? Ponieważ jako cesarz miał ogromny wpływ na poczynania kościoła chrześcijańskiego. I dzisiaj też kościołowi katolickiemu by zależało być blisko władcy, prawda, czyli prezydenta, żeby mieć wpływ. Reptalianie, którzy ponieważ żerują cesarz tak miał dalej, ogromny tak wpływ na poczynania kościoła chrześcijańskiego, podzielonego pod względem doktrynalnym, a oprócz tego pragnął zjednoczyć cesarstwo. Tutaj miałyśmy wykład na temat, proszę Państwa, Piusa XII, że on wszędzie pływał jak ryba w wodzie i znał się na polityce, znał się na religii. Dobry, dobry polityk. Ale tu wcześniej Konstantyn Wielki, w owym czasie biskupi posługujący się językiem greckim oraz łacińskim prowadzili zacięte spory na temat stosunku słowa, czyli Syna Bożego wcielonego w Jezusie do samego Boga, nazywanego teraz Ojcem, gdyż jego imię Jahwe w zasadzie poszło w zapomnienie. I to mamy The Columbia History of the World. Niektórzy opowiadali się za biblijną nauką, że Jezus Logos został stworzony, czyli Kolosan 1,14 był pierwszym stworzeniem, a więc jest podporządkowany Ojcu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 36. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 28 i 1 Koryntian, 15 rozdział, wersety od 25 do 28. Do zwolenników takiego poglądu należał Ariusz, duchowny z egipskiej Aleksandrii. Profesor teologii Hanson podkreślił, cytat, zanim rozgorzał spór ariański w IV stuleciu, bo mówimy tutaj o IV wieku naszej ery stuleciu, gdzie doszło do odstępstwa od chrystianizmu, od Chrystusa, od prawdy, a chrześcijaństwo to przecież jest nominalne, to z nazwy, że w IV stuleciu ani w kościele wschodnim, ani w zachodnim nie było teologa, który by tak czy inaczej nie traktował syna jako poddanego ojcu. Znaleźli się jednak inni, którzy myśl o podporządkowaniu Chrystusa uznali za herezję i skłaniali się ku oddawaniu czci Jezusowi jako Bogu wcielonemu. Czyli widzicie Państwo, w IV wieku to się zmieniło, że Jezus Chrystus Bogiem, potem wszedł kult kobiety. I teraz jeżeli, proszę Państwa, tutaj w Polsce kwitnie kult kobiety, jest bardzo istotny, jest bardzo ważny, to jeżeli obok ciebie jest osoba, która nie wyznaje kultu kobiety, Madonny, Matki Boskiej, to przecież nie musisz wciskać, że Polska zwyciężyła pod osłoną, ochroną Matki Boskiej Ostrobramskiej, no bo ta osoba w to nie wierzy. A to są twoje wyobraźnie. To jeżeli ty będziesz na siłę, na chama, za wszelką cenę narzucał to, no to to odpowiada zamachnięciem się, rzucaniem kamieniami w policji 11 listopada, co zawsze miało miejsce, tutaj widać, od strony trasy Łazienkowskiej przy skrzyżowaniu z Marszałkowską. Czyli Bóg wcielony, Jezus Chrystus od IV wieku. Niemniej profesor Hanson twierdzi, iż omawianego okresu IV wieku nie można nazwać dziejami obrony powszechnie uznawanej i ugruntowanej nauki trynitarianizmu przed atakami jawnej herezji arianizmu.
tej kwestii, wokół której toczyły się szczególnie zaciekłe dysputy, nie było jeszcze żadnego ustalonego dogmatu. Następnie dodaje, bo to wolno szło, następnie dodaje profesor, wszystkie strony były przekonane, że mają za sobą autorytet Pisma Świętego. Wzajemnie zarzucano sobie nieprawowierność oraz odejście od tradycji i odejście od pism, proszę Państwa. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Za chwilę coraz bardziej wyraźny brak pracowników na polskim rynku. Firmy podkupują sobie ludzi. Wśród tych, którzy z kolei boją się o pracę, są nauczyciele. Nie wszyscy wiedzą, czy będą mieli co robić po 1 września. Znów płoną auta w Poznaniu. To wygląda na serię, choć policja jeszcze nie łączy tych spraw. To już nie bitwa, ale regularna wojna o pracowników, mówią eksperci o sytuacji na rynku zatrudnienia w Polsce. Jak wynika z badania firmy Work Service, co trzecia firma szuka teraz rąk do pracy. Szefowie muszą wyciągać z kieszeni więcej na wypłaty. Wojciech Kowalik. Brakuje już nie tylko robotników, tu braki uzupełniają pracownicy z Ukrainy, ale też menadżerów. Mamy do czynienia z walką o pracownika. Mówi Krzysztof Inglot z Work Service i dodaje, że pracownicy dyktują warunki do tego stopnia, że zaczyna się o nich walka również na pieniądze. Firmy między sobą z płotu za płotem. Jedna firma podnosi o 50 groszy, druga się zastanawia 3 miesiące, czy nie podnieść, i potem ta druga firma też podnosi o te 50 groszy wynagrodzenia czy złotówkę. To, co widzą eksperci, nie zawsze dostrzegają sami pracownicy, bo co czwarty zatrudniony boi się, że pracę może stracić, a ponad połowa mówi, że nie odczuwa poprawy sytuacji na polskim rynku pracy. Wojciech Kowalik, TOK FM. A teraz ci, którzy boją się o swoją pracę. Nauczyciele obawiają się zwolnień, między innymi w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Na przykład w Szczecinie naukę w pierwszych klasach już pojutrze rozpocznie o połowę mniej dzieci niż przed rokiem. Reporter TOK FM Sebastian Wierciak próbował ustalić, ilu nauczycieli może stracić przez to pracę. Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu unika jednak podawania konkretnej liczby. Tak naprawdę wciąż nie wiadomo, ponieważ wciąż trwają prace związane z tym, żeby uratować jak największą liczbę etatów nauczycieli. A ci nauczyciele, którzy na pewno stracą pracę, już o tym wiedzą? No, za dwa dni 1 września. Wciąż trwają prace związane z szczegółową analizą arkuszy organizacyjnych i tym samym nie możemy jeszcze powiedzieć, ile osób konkretnie straci pracę. Takie dane powinny być znane pod koniec września tego roku. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego dyrektorzy szkół starają się ocalić jak najwięcej etatów, bo za rok mieliby odwrotny problem, mogłoby zabraknąć pedagogów. Pomóc mają dodatkowe godziny w świetlicy i rezygnacja kolegów z nadgodzin. Prokuratura bada okoliczności śmierci porucznika wojsk specjalnych. Zginął w niedzielę w Gdańsku podczas ćwiczeń z udziałem śmigłowca Mi-17. Ekipa podejmowała żołnierzy z pokładu okrętu zacumowanego przy nabrzeżu. Z nieustalonych do tej pory przyczyn oficer, który zginął, dostał się między nabrzeże a burtę okrętu. Inny z komandosów spadł na pokład okrętu. Został ranny. Po opatrzeniu ran i zbadaniu przez lekarzy został zwolniony ze szpitala. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w porcie lotniczym Lublin. Będzie badać, czy prezes spółki nie naraził firmy na straty finansowe rzędu 800 tysięcy euro. Chodzi o niekorzystną dla portu umowę zawartą z rumuńskim przewoźnikiem. Anna Gmiterek-Zabłocka. Prokuratura uznała, że są ku temu przesłanki i przekazała śledztwo do prowadzenia CBA. Mówi mi Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przesłuchujemy świadków, zbieramy dokumentację. Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie więc analizować treść umowy, która miała skutkować wysoką szkodą finansową portu. Po tym, jak lotnisko nie zapłaciło rumuńskiemu przewoźnikowi faktur na 4000 euro. Ile jest nieszczęść, ile różnych nieszczęść jest. Teraz też dopuszczono się przestępstwa przez wpisy jakieś obraźliwe na temat papieża. Wbrew zasadom. Ale my, proszę Państwa, nie chcemy być pod wpływem złych wiadomości odnośnie i nauczycieli, i zarabiania pieniążków. Przejdźmy jeszcze do tego Konstantyna Wielkiego. Konstantyn chciał, aby w cesarstwie zapanowała jedność. To też w roku 325, to jest bardzo ważna data, zwołał sobór biskupów we wschodniej greckojęzycznej części cesarstwa, mianowicie w Nicei, leżącej za
Cieśniną Bosfor, nad którą wzniesiono nowe miasto Konstantynopol. Podobno w soborze wzięło udział od 250 do 318 biskupów, czyli mniejszość, przy czym przeważnie pochodzili oni z terenów, na których dominowała Greka. Nieobecny był nawet papież Sylwester I. Po burzliwych dyskusjach ów sobór, nie reprezentujący bynajmniej ogółu, przyjął nicejskie wyznanie wiary, mocno ciążące ku trynitaryzmowi, czyli znowuż mamy Trójcę. Sobór nie położył jednak kresu sporom wokół tej doktryny. Nie wyjaśnił roli Bożego Ducha Świętego w teologii trynitarskiej. Polemiki toczyły się przez dziesiątki lat i trzeba było dalszych soborów oraz autorytetu różnych cesarzy, a także skazania wielu osób na wygnanie. By ujednolicić poglądy, zwyciężyła teologia, natomiast ci, którzy trzymali się Pisma Świętego, ponieśli klęskę. Dogmat o Trójcy doprowadził m.in. do tego, że z biegiem stuleci wiara w jedynego prawdziwego Boga Jehowę zaginęła w trzęsawisku teologii chrześcijaństwa głoszącej, że Chrystus jest Bogiem. Naturalnym następstwem poglądu, iż Jezus to Bóg wcielony, było uznanie Jego Matki Marii za Matkę Bożą. Dlatego z czasem powstały najrozmaitsze formy jej kultu, chociaż Biblia w żadnym wersecie bynajmniej nie wywyższa Marii, ukazuje ją jedynie jako pokorną kobietę, która została biologiczną matką Jezusa. W ciągu stuleci Kościół katolicki rozwijał i upiększał naukę o Matce Bożej, wskutek czego wielu katolików czci Marię daleko żarliwiej niż samego Boga. I tak samo, czy to jest prezydent Polski, czy to jest prezes, czy ktokolwiek inny, oni wszyscy, jeżeli by mieli wierzyć w to, co uległo zmianie, bo czy nauki, 4, 5, 6 wiek, na przykład 531 rok, Teotokos powstało, czyli co? Królowa Nieba, Matka Boża. Boga Jahwe wyrzucono, a teraz widzimy na własne oczy, jak wyrzucają Pismo Święte do śmietnika, które jest im niepotrzebne, bo wystarczy brewiarz, bo wystarczy książeczka do nabożeństwa, w której jest powiedziane, co powstało w 4-5 wiekach naszej ery, ale nie powiedzą, że tego nie było w 1 wieku naszej ery, że Jezus nie wierzył w żadną matkę, nie było tego kultu. Nawet proszę zobaczyć, że u książąt w Londynie, w Wielkiej Brytanii nie ma kultu Matki Boskiej, tylko tu, w Polsce, a pod Bałtykiem, a im się marzy USA, a im się marzy Londyn. I Kurdowie z Syrii. A im się marzy Anglia. Także proszę Państwa, ciężki czas był. Schizm w chrześcijaństwie, prześladowania albigensów, proszę Państwa. Inną charakterystyczną cechą odstępstwa jest wywoływanie podziałów i rozłamów. Apostoł Paweł przepowiedział: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. I tak było. Tak było. Nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczciw pociągnąć za sobą. Czyli to, co dzisiaj wierzy dzisiejszy, na przykład religijny świat, bo mamy linią myśli, myślą linię. To jest to wszystko, co uległo zmianie. 4-5 wiek. To nie jest to, co wierzył Chrystus, co wierzyli apostołowie. Bo to apostoł. Skoro apostoł Paweł mówi, ja wiem, że po odejściu moim, prawda? No. Nawet apostoł Paweł pisał o człowieku bezprawia, którego Pan Jezus Chrystus, gdy przyjdzie pod koniec dni, zabije tchnieniem ust. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamu, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Także proszę Państwa, podziały wśród chrześcijan dało się zauważyć już kilkadziesiąt lat po śmierci apostołów. Will Durand oświadczył, cytat, sam Celsus, przeciwnik chrystianizmu, żyjący w drugim stuleciu, sarkastycznie zauważył, iż chrześcijanie
są rozbici na mnóstwo odłamów, bo każdy chce mieć własne stronnictwo około roku 187. Ireneusz naliczył 20 odmian chrystianizmu. To był przecież drugi wiek, a Epifaniusz w roku 384 aż 80. Konstantyn wyróżnił wschodnią, grecką część tego cesarstwa, kazał bowiem na terenie dzisiejszej Turcji wznieść imponującą nową stolicę, której nadał nazwę Konstantynopol, obecnie Stambuł. W rezultacie w kościele katolickim przez stulecia pogłębiał się podział zarówno pod względem językowym, jak i geograficznym. Rzym na łacińskim zachodzie rywalizował z Konstantynopolem na greckim wschodzie. Chrześcijaństwem w dalszym ciągu wstrząsały spory co do różnych aspektów wciąż nie skrystalizowanej nauki o Trójcy, bo przecież jej wcześniej nie było. W roku 451 odbył się jeszcze jeden sobór, to był już V wiek, tym razem w Chalcedonie, mający określić charakter natur Chrystusa. Zachód uznał symbol wiary przyjęty przez ten sobór, natomiast kościoły wschodnie zaoponowały, w wyniku czego doszło do powstania kościoła koptyjskiego w Egipcie i Abisynii oraz kościołów jakobickich w Syrii i Armenii. Zawiłe zagadnienia teologiczne, zwłaszcza związane z definicją Trójcy, stanowiły nieustające zagrożenie dla jedności kościoła katolickiego. Nastała taka moda, proszę Państwa, i w Trójce trzeba było wierzyć. No niestety. Dalsze trudności wyłoniły się wtedy, gdy Kościół Zachodni dodał do nicejskiego wyznania wiary łacińskie słowo i od syna, filikę, by wskazać, że Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca, jak i od Syna. Ta poprawka z 6 stulecia wywołała w końcu rozdźwięk. W roku 876 synod biskupów w Konstantynopolu potępił papieża za działalność polityczną i za nieskorygowanie heretyckiej wręcz stawki Filika. Było to jednak to jedno z posunięć wschodu, które skończyły się zupełnym odrzuceniem roszczeń papieża do sprawowania jurysdykcji nad kościołem. W roku 1054, słuchaj ważne, wysłannik papieski ekskomunikował patriarchę Konstantynopola, który z kolei rzucił klątwę na papieża. Ostatecznie rozdźwięk ten doprowadził do powstania kościołów prawosławnych greckiego, rosyjskiego, rumuńskiego, polskiego, bułgarskiego, serbskiego i innych kościołów autokefalicznych. Sporo zamętu w kościele spowodował inny ruch. W XII wieku Piotr Waldo z Lyonu zlecił gronu uczonych przetłumaczenie Biblii na miejscowy język, proszę Państwa, używany w południowej Francji. Pilnie studiując ten przekład, doszedł do wniosku, że chrześcijanie powinni zrezygnować z posiadania osobistych dóbr i żyć tak jak apostołowie. Bo wiecie Państwo, założył ruch misyjny znany później pod nazwą Waldensów. Nie uznawali oni duchowieństwa katolickiego, odpustów, nauki o czyśćcu, przeistoczeniu, a także innych tradycyjnych praktyk wierzeń katolickich. Znaleźli zwolenników również za granicą. W roku 1229 na synodzie w Tuluzie usiłowano zahamować rozwój ich działalności i w tym celu wydano zakaz posiadania ksiąg biblijnych. Można było mieć tylko książki liturgiczne i to wyłącznie w martwym języku łacińskim. Nadchodzi jednak czas dalszych podziałów i prześladowań. Także, tak jak mówię, prześladowanie Albigensów, no i inne religie, proszę Państwa, islam i jeszcze inne religie. No bo skoro Babilon Wielki, to Babilon Wielki, który musi ustąpić, proszę Państwa, jak zostaną zniszczone te religie teraz przed Armagedonem, to przecież wiadomo. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, obrotowe,
latające, ruchome nasze radio.